A tam gdzie ty jedziesz? Na 92. Dobrze. Ej, ja myślałem, że tam tędy jedziesz, nie? Bo tak słyszę, a tu tutaj. Boże, beczka, ja pierdolę, beczka, Boże, nowa beczka, Dawid, co ty robisz? Ale ja tylko poną dotknę gumą. Mój Boże. O, proszę wysiąść i wsiąść, bo się żeś sklonował. Nie potrzebuję tutaj dwóch Dawidów, nie obrażając. Dobra, teraz tak. O, Dawid, co się stało? Ty, co? Miałeś, ty miałeś tylko wysiąść, a nie wychodzić z serwera. Ale... ja dostałem nowości. Nie ma złożyło. Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Matykonix i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale z serii Od Wieśniaka do Cwaniaka. I jak widzicie, ja już sobie wracam z nowym nabyteczkiem. Jak widzicie, tutaj Anna zakupiona została przez nas. Wydaliśmy sobie na nią 13300. Znaleźliśmy ogłoszenie za 14, no żeśmy tam 7 stówek stargowali. No i sobie lecimy. Dawid coś tam sobie na gospę już ogarnia, także zaraz sobie zobaczymy, co on tam ogarnia. Także witam was w odcinku wrześniowym i ogólnie powiem wam zaraz, co ogarnąłem, ale najpierw to sobie skręcimy, bo ogólnie oczywiście dzisiaj wykopki ziemniaczków nas tutaj czekają. Ale najpierw lecimy sobie tutaj na gospel, żeby tutaj Dawidowi pokazać nasz nowy nabyteczek, bo on tam nie jechał, no dosyć kawałek był, nie powiem, bo to nie było jakoś mega daleko. Miałem ogólnie załatwiać lawetę, ale mówię, już wolę pojechać ciągnikiem i tak dalej. Także tak to wygląda i oczywiście dzisiaj, o Boże, dzisiaj oczywiście ze mną jest Dawid oczywiście też. O, dzień dobry, no, witam serdecznie. W końcu, że się doczekał. A co to przyjechało? No to, co żeśmy mieli kupić, proszę, zobacz, to jest Anna. Widzisz? No, proszę. Nieźle, ładno. Do Ursusa, Ursusa pasuje, moim zdaniem. No tak, ładnie. Jest no, zajebisto, ładnie. Także... No, dzisiaj wykopki opisz sobie dawała tyle pyrek, co tamta kopaczka. O, to nie możemy na to liczyć niestety. Ogólnie Dawid sobie dzisiaj prasuje te pole, ponieważ ogólnie co zrobiłem poza odcinkiem, to zasiałem rzepaki, ale oczywiście zanim zasiałem rzepaki, to musiałem tam poogarniać pola. Więc na tamtych polach po owsie i tak dalej, to musiałem to pouprawiać. Wiadomo, słomę z owsa posprzedawałem, żeby po prostu mieć tutaj pieniądze na przewijanie. Też co, to dogadaliśmy się i sprzedaliśmy jednemu typowi. Udało się sprzedać za 10 tysięcy kopaczkę oraz ten taśmociąg i jak widzicie już mamy tutaj miejsce i sobie tur tutaj leży, znaczy stoi, jak to woli. No i ogólnie jeszcze tutaj w stodole mamy owiec, nie wiem ile dokładnie tych ton jest, bo nie liczyłem, ale no trochę tutaj 11, tych ton jest. 12 będzie. No coś takiego, także tak to wygląda. Dobra, my sobie lecimy, tutaj tylko tak zajechałem, żeby wam żeby Dawidowi pokazać, także my sobie teraz zakręcamy, znaczy no w sumie nie wiem, czy przez gospę jechać, bo tam chyba mocno jest, dobra. Tam jest dużo chyba się powinienem zmieścić, mam przynajmniej taką nadzieję. Drzewa nie ma, się zmieścić. Jo, tylko ja chyba Maseja na środku postawiłem. Czekaj, a no właśnie, Maseja postawiłem przyczepo. Jeszcze będę musiał sobie Masejkiem zajechać. Czekaj, to sobie tym cofnę na sam pierw, o. Elegancko, tylko żeby tu móc sobie przejechać elegancko. No i w dzisiejszym odcinku ogólnie Dawid mi tam prasuje, te bele sobie pozwozi. Na szczęście stuk jest dosyć, na szczęście obok, więc tam nie będzie potrzebna żadna przyczepa. I sobie dzisiaj będziemy jeszcze oprócz wykopków robić uprawę, a dokładnie mówiąc talerzować, bo jeszcze nie robiłem tego na odcinku. No dużo miałem ogarniania na tym sierpniu, ale chciałem już sobie to przewinąć. No i tam musiałem ich potalerzować i tam porozlewać gnojowice i wszystko, także no to wszystko porobiłem, żeby móc te rzepaki posiać. Tak z jednej strony trochę mnie to irytuje, że jakby rzepak trzeba tak jakby wcześniej siać, ale no niestety tak to jest i nic już z tym. Ale wcześniej siadę, a wcześniej go też kosisz w miarę. No, znaczy teoretycznie w farmingu można siać we wrześniu, ale że gramy tutaj bardziej tak polsko, a w Polsce się sieje jednak w sierpniu ten rzepak, no to wiecie. I ogólnie tam rzepaczek już jak widzicie sobie rośnie, także... Tak to tutaj wygląda, a my lecimy sobie tym naszym nowym kombajnem. Zobaczymy, jak to tutaj te jak ziemniaki... Jak tam dojedziesz, to ja idę zobaczyć. Jak te ziemniaki tutaj będą dawały, no bo wiemy o tym oczywiście, że kopaczka no boostowała. Nie powiem, że nie, ale boostowała ziemniaki. Dobra, teraz tak, tutaj sobie wjeżdżamy i ja muszę w ogóle ogarnąć, jak się tym kopie, bo ja kurde, Anku, jeszcze w farmingu tym nie kopałem. Ja sam nie wiem, bo ja też nigdy nie kopałem. Czekaj, ja tak, znaczy, bo to się no, jeździ... pięknie wykoszone. To się jeździ... Ugniatanie żeś wyłączył? Tak, wyłączyłem, no ja. Dobra, czekaj, to teraz tak. Ja muszę tu ogarnąć, bo to, czekaj, to idzie... Na środek. To jest bardziej środek? Czekaj.
Dobra, w ogóle tak to się rozkłada, dobra. To trzeba rozłożyć. No to na środ... Ja w ogóle myślałem zawsze, że to z boku idzie. No ja właśnie też myślałem. A to, bo mi się, ja ten na przykład Bolek, ten kombajn jeszcze mniejszy co jest, to on tam właśnie po, jakby po lewej, czy tam po prawej zbiera, a ten widzę po środku. Dobra, czekaj. Teraz to upuszczę. Spróbuję to włączyć. Z tego co nie widzę to, a czekaj, kabli chyba nie ma podpiętych. Bałek, kupiłem. O, dobra. Kabli. O! Wow. Działa. O, tu się proszę działa, bardzo. Działa. Dobra, zobaczmy jak tym się w ogóle będzie. Czekajcie, bieg sobie ustawimy na... Może taki będzie dobry? Dobra, czy ja to dobrze będę kopał? Bo nie wiem dokładnie jak tym jechać, tak szczerze. Jadę dobrze? No. To dwa rządki bierze, czy ja? Czekaj. Nie, to i bierze ci jeden, a drugi jest chyba niewykopany po prostu. Czekaj. Dwa ci znikają, ale jeden kopie. Aha. No dobra, czyli muszę jechać jakby kołem po drugim. No dobra, to już chyba mniej więcej wiem jak jechać. No patrz, jak sobie teraz wyjdziesz, możesz sobie wyjść i zobaczyć. No właśnie, mam taki zamiar. O, tu masz ten jeden wykopany, a tu drugi jest niewykopany, a zdjęte jest. Dobra, no to jak tak... Pamiętać o tym, że trzeba go przekopać. No. To po prostu teraz pierwszy przejazd, jak jadę, to jadę tak, a potem będę musiał jakby jeden rząd. No już wiem, już mam to w oczach, jak to mamy kopać. No wiecie, pierwsze wykopki. No, powiem ci, że się nie dorobimy na tych ziemniakach chyba. Dopiero 400 kilo, nie? Także... Dobra, to przebieram. Proszę przebierać. No tu dobrze widzę. Idzie. No, ja szczerze... Kilo? To tam przejdzie. No 500 kilo już. No to ja myślę, jakby była jedna tona w jedną stronę. Będzie, no to na spokojnie, ale ogólnie... Kurde, w końcu! Naprawdę nie wiecie jak bardzo czekałem na to, żeby w końcu tu się pojawił kombajn do ziemniaków, a nie jakby cały czas to kopaczką. No, kopaczka miała swoje plusy i minusy, wiadomo. W sumie to miała jeden tylko. Wielki plus, który ten minusy za jakby zakreślał. Że tam nie wiem jak to mogę inaczej powiedzieć. No ale tutaj kombajnem już, no czy to jest najwyższy czas, bo no tutaj na wieśniakach te ziemniaki robimy co sezon. Nie było sezonu, gdzie ziemniaków nie mieliśmy. Co sezon zawsze jakieś tam pole sadziliśmy i z tych ziemniaków zawsze fajne pieniądze żeśmy sobie zarabiali. No i skoro tutaj sobie w te ziemniaki cały czas jakby idziemy i tak dalej, to no to był czas najwyższy, żeby zainwestować w końcu w kombajn, a nie cały czas tą kopaczką się bawić, nie? Wiadomo, jak mieliśmy te malutkie pola i tak dalej, to kopaczka była wystarczająca, ale już teraz, no tutaj, teraz w tym sezonie najwięcej żeśmy zasadzili ziemniaków, więc tutaj kopaczka to by było, no mnóstwo roboty, czekajcie, bo nie wiem czy, czekajcie, ja tak miałem wjechać, żeby, o, koło szło tutaj, dobra, więc tak to właśnie wygląda, fajnie by się kopało ogólnie na GPS-ie tym, ale no niestety GPS-a tutaj nie mamy w tym Ursusie. Dobra, zobaczmy jak to kopię. O! A teraz kopię dwa rządki chyba. Czekaj. Jadę tak samo, a teraz kopię. To ciekawy kombajn, nie powiem. Dosyć. No zaraz to ogólnie będę musiał podjechać sobie. Znaczy ogólnie jeżeli chodzi o pojemność to jest 5 ton. Wiem, że w realu 5 ton to by tutaj w to nie weszło, ale tak szczerze mówiąc to na farminga, żeby tu nie trzeba było się wysypywać co chwilę. No to te 5 ton jest ustawione, mieliśmy to zmieniać, ale stwierdziliśmy, że jednak zostawiamy i jakby 5 ton się tutaj, jakby zbiornika ma 5 ton tutaj ziemniaków. No i tutaj trzeba będzie jeszcze z przyczepu sobie przyjechać. Także zaraz sobie przyjadę. Dawid tutaj stoi, Dawid co tam stoisz tak? Halo, halo. O, Dawida ukradli chyba, kosmici. No, także... Kosmita jestem. No, co się stało tam? Sprawa pilna jest. No, później się powiem. No dobrze, dobrze, nie ma problemu, ogólnie patrz. Jak to tam sypie? Tutaj robi dwa rządki chyba. Tu teraz dwa. No, dziwnie to kopie. A jadę tak samo. A jak w ogóle ty jedziesz, że ty się trzymasz? No musi być koło jakby... No nie wiem jak ci to wytłumaczyć dobrze, no. A jakbyś jechał tak, że tylko jeden rządek? No ty właśnie, teraz kołami, bo teraz objechałem, co nie? I teraz spróbuję to jechać tak, żeby było lepiej. Wie tylko pierwszy rządek. No tak, to teraz tak muszę robić. Wcześniej musiałem tak ten, a teraz spróbuję wjechać w pierwszy. No a teraz ja powinno... przyjechać, czy ty sobie przywiozę? Nie, ja sobie przywiozę. Czekaj, teraz zobaczmy. No jedź, powiem, że to robię. Nie, no jadę tak teraz jednym, nie? Za pierwszym no razem trzeba. Kopię wszystko. Teraz kopało... Nie, teraz kopię ten, który wcześniej żeś wziął tylko to, no plus jeszcze jeden nowy. No to ciekawe, no dobra, no tam. No. Bo to jest ustawione jakby
0,8 metra. Farmingu według mnie takich rzeczy nigdy się tego nie ustawi. No nie, bo to jest jakby, no... Dobra, kopiemy. Co ja będę narzekał, że więcej bierze, bliżej więcej, to szybciej wykopię, nie? Ogólnie ty będziesz chciał robić tu kopanie jeszcze, czy nie? Nie. Nie? Dobra, to... Ja tu trochę pokopię, no całego pola na pewno nie wykopię, ale trochę postaram się tutaj tego wykopać. Także no, a co, te tam prasuj, bo te muszę tam potem co jeszcze potalerzować. Spokojnie, prasuję. No, także ogólnie no słoma... Ale 60 się nie nadaje do tego. No wiem, że 60 no tak średnio sobie radzi z tą pracą, ale niestety tutaj musiałem zaiwanić te ciągniki najlepsze. Tutaj... No nie mamy 3 ciągniki tylko, więc... No. Czy dałoby się coś kupić? Dopiero kupiliśmy, mordo. Nie ma pieniędzy. No ale to nie mamy to. Przedaliśmy 2, kupiliśmy 1. Przydałoby się kupić 2. Dla mnie Władek mi nie przeszkadza. Chcesz odkupić, no, ale sąsiada. Co by pociągnął z naszych rzeczy? Nic. No jak? Grotkę. Zawsze coś. Jest stara kosiarka jeszcze. Nie kupisz, nie chcę. Jeździł. No. Ale tam trudno. Zostały nam tylko wspomnienia. No, naprzeciwka sąsiada. Jo, bardzo daleko, wytransportowany aż naprzeciwko. Także no. Czekajcie, bo to muszę, o, tak wjechać. Pojechał w taką daleką podróż, niby 300 km wylądował u naszego sąsiada. No, nie wiem jak to się stało, ale to tam już trudno. Dobra, ogólnie... Po prostu on okrężną drogą jechał. Tak, tak, że niby tam jedzie, jedzie i... Nagle chuj, zawrócił. Śmieszna, śmieszna historyjka. Tylko u nas takie coś. No, właśnie. Hackman stał... Nasze autorskie. Tak. Ogólnie to mam 70%, zaraz sobie będę musiał podjechać masajkiem. Więc sobie podjadę i trzeba będzie się wysypać ogólnie. A jestem w ogóle ciekaw, a jest jeszcze jakaś inna piwniczki są oprócz tej naszej? Takiej tu? Typu takich mniejszych widziałeś kiedyś gdzieś czy coś? Znaczy no... Nie wiem, ostatnio taką malutko widziałem jak szukałem. Znaczy to nieważne po co szukałem, ale szukałem takiej malutkiej. I... No jest jakaś tam, ale to wiesz. Nie wiem czy to tam, nawet nie testowałem. A po co pytasz? Że większe, żeby postawić? Nie, chodzi mi o to, czy są jakieś polskie tego typu. No to jakieś tam się znajdą, nie? Niekoniecznie na Modhubie wiadomo, tylko na tym. Na innych stronach. Dobra, nie no będę zaczynał nawet kolejnego przejazdu, już 80% mam. Więc to nie ma sensu, ja po prostu sobie... Ile to w ogóle mieści ton? 5. O, no to jest spoko nawet. Także... No powiem tak, według mnie... No w realu by nie weszło tyle, bo w realu to tam chodzi 2,5, nie? Ale że to jest farming, to tam, wiecie, żeby nie sypać co chwilę, żeby sobie trochę ułatwić życie, a nie utrudniać całe życie, to wiecie. O, z jednego przejazdu miałeś tonę? O Boże, nie patrzałem, a chyba tak. Coś takiego. No zrobiłem do 2 razy dookoła, no to tam ile jest? No trochę powinno być. Dobra, to czekaj. Sobie lecimy. Zrobiłeś 2 razy dookoła, czy wziąłeś teoretycznie 4 rządki. Mogłem sobie herbaty zamówić, tam wodę nagotowali, ale nie zamówiłem herbaty niestety. Dobra, trudno. Lecimy sobie. Teraz. Ej, tak szczerze? Wiesz co ja bym kupił w kolejnym sezonie? Co? Drugą przyczepę jakąś. Taką przynajmniej 10-tonową jakąś. No tak, do tego naszego. Ogólnie na oko. Między 30 a 35 ton tylko. No to tak chillowo. Kurwa, chujowo, a nie chillowo. No, no nawet chujowo, bo my zawsze mieliśmy... Z tamtego pola mieliście 60. No. Ale to już jakby uczciwie daje. To już daje uczciwe, bo to kopaczkę to tam wiecie, nie uczciwe. No ale mam być z paniakami, a nie uczciwie. Kałami. No to co, kopaczkę odkupułem za drugie tyle pewnie? No nie, po prostu wiesz. Cyk, myk, fuk, F12 jest 60 ton. No, dobra, nie no, śmiechy śmiechami, no ale jak już tak daje, no to za wygodę trzeba płacić. Jak nie chcemy zbierać. Ale naprawdę, jak ja się o tym dowiedziałem, że taką. Ja znaczy, nie wiedziałem. Ja na przykład, jak mam być 4, to jak ja zawsze szykowałem save'a i ja miałem dokończyć wykopać ziemniaki, to ostatnio nawet, jak było na tym polu koło tam za gospą, to poza odcinkiem ja dokopałem to tym, no wiadomo, wielkim kombajnem, tak? Bo to poza odcinkiem, no to tam noc. Ale... No i tak kopię, tam zostało niewiele i mówię,
coś chujowo sypie, nie? Bo tu tyle już łyżko nazbiera i w ogóle. A tutaj tak jakoś ciulowo sypie, nie? No i potem jakoś się okazało, że ogólnie na YouTubie o tym było i nawet u jednego oglądałem film, gdzie tam porównywał ile jakiś kombajn dał tam, wiadomo, ziemniaków z hektara, nie? No, i jak obejrzałem ten film, to mówię, o kurde, tego to czymś nie spodziewał, nie? Także, no jestem w szoku, że tak jest, ale to boostowało z tego względu, że po prostu je usypało na ziemię, nie? Więc to dlatego. I na przykład ta kopaczka malutka, nie wiem czy to kopaczką można nazwać, takie malutkie dosłownie, nie wiem czy ty będziesz wiedział o co mi chodzi. To ona dawała jeszcze więcej niż kopaczka to co mieliśmy, także to jest jeszcze ciekawsze. Także jak kiedyś na jakiejś serii malutkiej wezmę tamto, na ziemię, to z dwóch arów ziemniaków, to ja będę miał 50 tysięcy, także... No, ale tak to działa i... Nie przeskoczymy pewnych rzeczy w tym farmingu, ale... Za ja tam się będę użalał. Właśnie. Nie ma co się użalać. Więcej ziemniaków było, to trzeba się było cieszyć, bo teraz to chuja będzie mieli. Nie oszukujmy się, no. Taka prawda. Więc... Dokładnie. No, jakbyśmy kopali tu kopaczko, to by było... O, 70 ton minimum. Obstawiam. Bo tu jest... 40 arów ziemniaków, jak nie więcej. Bo tutaj no. Dookoła było obsiane jeszcze owsem, no to tam wiadomo trzeba odjąć trochę. Bo to jednak dużo nawet zabiera. Więc... No, by było więcej, no ale tam przynajmniej wiesz, wiecie, nie trzeba ani tutaj taśmowo tutaj przyjeżdżać, ani nic. Chociaż na tym polu się nawet by fajnie, jakby... Znaczy, powiem wam tak, kopanie kopaczko to tam jeszcze jako tako, znaczy no dużo czasu i tak dalej, ale ten zbieranie taśmociągiem na tym polu by wyglądało fajnie, bo fajnie. Czasami jak na tak. Tych mniejszych, krótszych polach to było, to tam było więcej nakręcania niż samego zbierania. Tutaj by to wyglądało o wiele fajnie, no ale już żeśmy się pozbyli sprzętu. Teraz mamy Annę. Także no tak to tutaj jest. Ciekawe dlaczego to się nazywa Anka. Nie wiem. Bo dała. Co? Kto to powiedział? Nie wiem, nie ja. No w ogóle tutaj widzę jeden przejazd jakby nie wykopało, czyli jakby brało wtedy więcej, ale tutaj... No, dziwnie to kopię. Anna raz bierze tak, raz Anna, tak, raz tak, daje, tak, raz nie. Raz daje tak, raz daje tak. Raz bierze tak, raz tak. No, raz bierze to ja... dwa, raz bierze dwa, raz jednego. No, także... Taka tu Anna jest właśnie. No. Ale to tam... Ej, z pierwszej osoby fajnie się kopie nawet. Fajnie, fajnie. Jak tam... Dobry, Anna, dobry. Dobra Anna, dobra. Dobrze kopie. Nie ma tutaj... tych balotów to gówno będzie z tego pola. No jeszcze tam drugie, nie? No ale mówię. Ja tego, musiałem tego, tej somy trochę strzelać, no bo wiadomo, że tam... Znaczy i tak wychodzimy w miarę na plus, ale... No. Więc wiecie. Dobra. Ale coś ci powiem, teraz już gorzej sypie. No, kurde. Już się zesrała. Już nadawała, już przestała dawać tyle. Znudziło jej się. Jo. No, to taka Anna właśnie. No, widzicie jaka. No, ej, no autentycznie teraz daje mniej. No. Tak mi się wydaje przynajmniej. Czasami mi się dużo rzeczy wydaje, a tak nie jest, ale tutaj akurat mam rację moim zdaniem. Dobra. Ogólnie nie wiem, bo w realu to nie trzeba by było wycinać łęcin jeszcze, żeby tym kopać? Przypadkiem? Bo do kopaczki to normalnie z łęcinami, ale to nie trzeba było do Anki przynajmniej wiem, jeszcze przejechać tą maszyną do łęcin? Bo nie, no farming tutaj to normalnie kopię, tylko nie wiem jak to w realu jest, nie? Dajcie znać w komentarzach, bo szczerze mówiąc nawet nie wiem. Bo... Czy no... To wiecie, to... To z tyłu tam wyrzuca wszystko, więc to... Raczej nie ten... Ale bo ja pamiętam, na przykład jakby kopaczką jeszcze u mnie, wykopki. Ja pamiętam, więcej chwastów było niż ziemniaków i łęcin. I zawsze się kopaczka zapychała, nie? Tymi chwastami. I już w ostatnich takich latach, nie? To zawsze wujek wziął, zawsze brał kosiarkę, najpierw kosił, dopiero później kopał. Tylko wtedy to nie było w ogóle rzędów widać, więc tam się kopało jak się kopało. Połowę niewykopane było jak się orało, także... Wiesz. No ale takie to było właśnie.
Nie było żadnych Anny, która tutaj ziemniaki kopała. No nam tutaj kopie, ale niestety nie daje tyle co trzeba. Ale to jest Anna. Także ja wiem jak dzisiejszy odcinek nazwę. Nasza nowa Kubita Anna. Dorobiliśmy się Kubity Anny. Wszyscy wchodzą na miniaturkę tam jakąś typiarę, jakąś taką, wiesz, wcięcie w talii, wśród zderzaki fajne i tak dalej. Wchodzę na odcinek, tu Anna Kumbajn. Coś się stało? Gdzie Anna? Czekaj, tutaj muszę, nie wiem co się ogólnie zepsuło. Chyba przerwało coś. Coś zepsuło. Nie, bo podniosłem, wyłączyłem już i myślałem, że się zepsuła Anna. Już w ogóle nie chcę dawać ziemniaków. No, czasami to takie. Ja żadnej Anny nigdy nie poznałem w życiu. Tylko tam inne tam Anny, ale to nie Anna. No tutaj mamy Annę, także dorobiliśmy się Anny. Jedyne właśnie. 13... Ile daliśmy? 13300 ja mówiłem chyba. No, 13300. Jakoś tak. Także... No nawet dobry stan, to tam... O, się ujebała trochę ta Anna, ale ogólnie dobry stan był. Nie była jakoś mega zużyta, także... Nie wiem czemu ja się śmieję, czasami jestem w chuj poważny w odcinkach, ale jak się zaczną jakieś tam tematy, żarty i tak dalej, to masakra jest po prostu. Ale tam lubię, ja tak szczerze to kiedyś na przykład, nie wiem, oglądając moje odcinki, nie wiem, 2-3 lata temu, to ja w ogóle, no to widać, że wtedy bardziej przybierałem jakby maskę bardziej poważnej osoby niż jestem i tak dalej, takiej trochę innej. A przez ostatni ponad rok, nawet może nawet i dwa, przez ostatni co najmniej rok, no może nawet więcej, to ja już na odcinkach już nie jestem taki poważny, tylko wiecie, ja lubię pożartować i tak dalej, bardziej już jestem sobą niż kimś tam, kim nie jestem, chociaż ja uważam, że na YouTubie najlepiej po prostu być kimś, jak się nagrywa, a nie udawać kurwa nie wiadomo kogo, jeżeli chodzi o charakter na przykład, także teraz to o wiele mniej dała. Także, no ty się nie śmiej kurwa, bo mniej ziemniaków będzie, mniej zarobimy, a ty się jeszcze śmiejesz. Co ty za... Wiele mniej dała. No wiele mniej. Mniej wciąga tych ziemniaków pewnie. Niedobrze, niedobrze. Bardzo mnie to nie cieszy. Dobra, ja skończyłem prasować to pole dopiero. Co? A ty jeszcze żyć nie ten? Nie. No nie, no co ty myślisz, jak to jedzie 3-4 pin na godzinę? Boże, ja już tutaj sypię, przyczepę prawie pełną mam. No już naprawiłem nawet to, wydałem 800 zł na naprawę. 94%, dobra, to jest zjeżdżam, czekaj, to sobie tutaj odstawię tym. Ty jak będziesz, nie będziesz miał co robić na odcinku, to sobie przyjedzie, będziesz kopał. Dobrze. Ja już tu włączam, dobra, ja wracam na gospę, bo w sumie no już 94% mam w przyczepie, to tu... Żebym trochę tego wykopał, no, dużo żebym tego nie wykopał, ale... Dużo do wykopania zostało. Nie no, powiem wam tak. Ja jestem zadowolony, mimo że daję dużo mniej, to jestem zadowolony. Tak wam powiem, dobra. Lecimy sobie. Ułatwia sytuację. No o wiele szybciej to idzie, no bo patrzcie, ja kopię. O kurwa bym się... A dobra, to łęcimy tu. Ja się wpierdolę i chuj. O wiele jakby mniej mamy pracy, bo kopiąc kopaczko nie dosyć, żeby to zajęło o wiele dłużej. Znaczy no jeżeli chodzi o prędkość i tak dalej, to jest podobne. A w ogóle ile tutaj... ty z tym kopiesz? No 5. No nie może, nie trochę szybciej będziemy kopać? Nie wiem, no na pewno zależy no. Nie, tam o 9, 10, 12. Nie no, może. Kurwa najlepiej 20 od razu. Żeby pourywało wszystko. Ona przerobi, spokojnie. No ona nie przerobi tyle. Ona to tam wie. A jeszcze jak dwa naraz weźmie rządki to... Kurwa. To chłopie, nie wyrobi. Ej czekaj, na które ja cię pole miałem jechać? O, to dwóje trzeba zatapować. A! Ale lubię ten ciągnik, kurwa, zakochałem się w nim. A! Dobra, no, dobry wybrałem. Dobra, to sobie skręcamy. A tam gdzie ty jedziesz? Na 92. Dobrze. Ej, ja myślałem, że tam tędy jedziesz, nie? Bo tak słyszę, a tu tutaj. Boże, beczka, ja pierdolę, beczka, Boże, nowa beczka, Dawid, co ty robisz? Ale ja tylko poną dotknę gumą. Mój Boże! O, babeczka! Dobra. Nie, patrz lepiej. Teraz tak. O, proszę wysiąść i wsiąść, bo się żeś sklonował.
Nie potrzebuję tutaj dwóch Dawidów, nie obrażając. Dobra, teraz tak. O, Dawid, co się stało? Ty miałeś tylko wysiąść, a nie wychodzić z serwera. Ale... ja dostałem na moście. Nie ma... złożyło. Dobre to było, idealnie. Weź wsiądź i wysiądź z kolana. Wysiądź z serwera, żadnego nie ma teraz. No, wiecie, ja tam mam wyczucie, chyba, kiedy internet wyłączyć. No nie mogę, po prostu nie mogę, nie? Ja tu aż na początku chyba dał. Przed intrem, którego nie ma. Także no dobra, wiecie co, aż nie będę pierdzieli tutaj tym. Ja wezmę, odczepię to przyczepę, bo to i tak już dzisiaj kopać nie będę, tylko sobie wezmę. Podepnę to talerzówkę i polecimy sobie talerzować. W ogóle jak ty to żeś zrobił? Wszystko pięknie? No dobra, proszę ja bardzo. Ja wiem, bo mnie nie ma. Belę na razie, no Dawid nie układa bel, bo to tam się na MP to się nie da, tak? Więc to... Ja wiecie... tylko jeżdżałem jak spiechał po przepiechę. Jo, dobra. O proszę, Dawid dołącza. Tylko teraz wiesz, nie sklonuj się znowu, bo... Co, znowu będzie długo. I dołączam w połowie odcinka, nie na koniec. To dobrze! Dobrze! Że tak to powiem, trasę dołączam. No, dobrze! Dobrze! Dobrze dołączam, dobrze. Dobra. Jestem, z powrotem. Czemu już przyczepę odpił? Co? No bo... Czemu przyczepę? A czym będę talerzówko robić? A, to ty już skończyłeś, ja myślałem, że ty jedziesz dalej koper. Nie no. Kurwa, no powiedziałem, że już, żebym się nakopał. No co? A on tylko... A jak ja mówię do niego... do Matiego, że... jak to się mówi, że nie wiem, czy będę robił wrzesień, czy sierpień jeszcze raz, on mówi nie, on zacznie wrzesień. Nakopał 10 minut i kurwa, koniec. Jak 10 minut? 20 minut kopałem. A, no bo to tak wolno zajmuje. O, dobra, to sobie podczepiam talerzówkę. Teraz tak. A ja ty w ogóle zwiozłeś te baloty z tych pól, gdzie są teraz rzepaki? Sprasowałeś tam? Znaczy ja to nie prasowałem, tylko przyczepę samo zbierałem, co zbierałem. I co, sprzedałeś? No tak. No musiałem sprzedać, bo to przecież bez pieniędzy żeśmy byli prawie. Jeszcze wiesz, musiałem dokupić nasion i tak dalej, to, kurwa wiesz, jak to jest. Dobra, po Boże, żebym przyhaczył troszkę, nieważne. Teraz tak, no jedyne jakie pole mi zostało, no to albo koło myna, albo tutaj, ale że Dawid jeszcze tam będzie dopiero prasował, więc muszę niestety się pobawić tutaj na tym polu, więc więcej kręcenia będzie niż talerzowania, ale zawsze tam coś. Przydałoby się jeszcze tutaj obornik dać, bo miałem dawać obornik, ale to nie wiem jak to wyjdzie z tym obornikiem, chyba nie będę robił obornika w tym sezonie już, bo nie będę miał po prostu na co. Więc co robiłem? No tutaj obornik bym dał, ale po prostu nie chce mi się na takim polu bawić z rozrzutnikiem takim dużym, nie? Dlatego no, tutaj już wolę sobie stależować, żeby to było stależowane. Czekaj, stależówko ile się jeździło? A na trójce chyba, dobrze. Chyba tak, dobrze, możemy cisnąć. A! Dobra. Zajebiście. No, także tutaj sobie trochę potalerzujemy, no będzie trochę nakręcania, no bo to, nie, ja ogólnie na tej serii, no mamy już te większe maszyny, staramy się dokupywać, to już tak dalej. Nie lubię robić na tej serii, już zaczynam nie lubić na tych polach takich mniejszych robić, gdzie jest więcej kręcenia niż samej roboty. I na przykład, no te pole tutaj takim polem jest. Ogólnie, no troszeczkę się plany siewu zmieniły, jeżeli chodzi o rzepak, bo zamiast tego pola tutaj, to nie dałem tutaj rzepaku, tylko na 58 po owsie, dlatego, że tutaj... No jeszcze ten stuk będzie układany, więc ten rzepak by tutaj nam tylko przeszkadzał i by był wygniatany, więc to po prostu tutaj coś innego się zasieje. Nie wiem co ja tutaj dałem. Zamieniłem na coś, ale no, nawet sobie sprawdzę na co zamieniłem. To jest pole 35, a na jęczmień zamieniłem, także trzeba gdzie jęczmień tu zasiać. No także tak to wygląda. Dobra, teraz tak, tutaj sobie, no w sumie nie wiem jak to, no dobra, to jakoś spróbuję to zrobić dookoła czy coś. Co myślę chyba będzie najlepiej. Mi się wydaje, przynajmniej. Dobra, czekaj, to teraz tak. Trójka. Dobra. I możemy sobie lecieć. No jak ja bym miał tu obornik, szczerze mówiąc, dawać, to... No masakra by była, nie? Na takim polu, bo to więcej by było wykręcania tym rozrzutnikiem niż samego rozrzucania, dlatego no po prostu zdecydowałem, że nie będę robił tutaj tego obornika.
No i tak szczerze trochę żałuję z jednej strony, bo wiecie, na te ogólnie przed siebie tego rzepaku dawałem gnojowice, no bo tam obornik to tam ładować trzeba, to tam gnojowice. Ale no jakby wiecie, miałem okazję ten obornik zrobić, ale tutaj chciałem już do września, no to tak się złożyło, że jakby no nie mam gdzie tego obornika już dać, a no chyba że jeszcze na polu koło myna bym mógł dać. No tamte pole by było o wiele lepsze do tego już na pewno. Więc najwyżej jak Dawid mi nie zakosi, chociaż on już dzisiaj, znaczy on w tym sezonie już robił jakby rozrzucanie. Więc może w kolejnym odcinku sobie, no bo kolejny odcinek... Nie, no ja zrobię tak, żebym Mati nie miał. No właśnie, bo Dawid jest takie właśnie, co... Dawid... Nie no. No. Nie, bo ja nie miałem jeszcze rozrzucania w tym sezonie, tym nowym rozrzutnikiem, miałem tylko gnojowice. Ja bym sobie z chęcią zrobił jeszcze ten obornik. Tylko, że no... No, Boże, jakaś mecha mi jeszcze wleciało, wypier! Nie wiem, jak mi mecha wleciała do pokoju, jak mam okna pozaszczelniane, wszystko pozamykane. Czasami ja nie wiem, skąd się to bierze. Ale dobra. Co ci wleciało? Mecha. Co ty? No mecha! No kurw, będzie mi siadać na nosie chyba na. No proszę stąd wyjść. No, nie mecha? Mnie... No mecha! No mecha taka! A nie mucha? No to... Boże, no to jest takie jak mucha, ale to nie jest mucha, no też latające, wkurwiające i gryzące, no. Masakra. No będzie mnie gryzła teraz, no wy... Dobra, biję zaraz, nie? A gdzieś daj, poleciała bij. Teraz. Boże, jak ja zacznę z kamerkami nagrywać, to w ogóle to będzie masakra jakaś. Kurna, to ja będę oglądał te odcinki. Chłopie, ostatnio mi się klawiatura wyłączyła, podpinać musiałem z powrotem. Niezłe jaja, dobre jaja. Mecha mi leciała do pokoju. Dobre jaja, dobre content. Dobra. Ej, za moment będę, jak coś. To już jesteś poprasował? Nie, ja prasuję, zaraz będę. Aha, dobrze. A co ty robisz na moście? Hmm? Jak na moście, ja jestem na polu. A, znowu się sklonowałeś, lepiej nie, już nie wysiadaj. No już tam bądź sklonowany. Drugi raz wyjdzie, to tu nie będę mu. Ej, tam. Wiecie, Dawid lubi się rozklonować czasami, bo to. Wiecie, jak jest. Także no. Anna teraz weszła na gospę, to. Wiecie, głowa na dwie części rozwalona. I całym ciałem dosłownie. Co prawda, mamy dwie ręce, dwie nogi. Niektóre rzeczy mamy niestety po jednej. Ale... Jakoś, tak nas Bozia stworzyła i tak to już jest. O, tak wam powiem. To jest szczerze. Dobra, czekajcie, tu jeszcze muszę wziąć tego mijaka od razu poprawić. Nie wiem ogólnie ile mam minut odcinka, bo nie miałem stopera przy sobie. Ale już 20... Boże, 20.20 to już mam odcinka. Już około 40 minut będę miał, także... Nie wiem, kurde, ile mogę mieć odcinka, szczerze. No gdzieś, no, około 40. Także ja powoli sobie będę kończył odcinek. No miałem w planach jeszcze w tym odcinku dzisiejszym poprasować, ale że zostały tylko dwa pola, a Dawidowi nie miałem co innego dać, to po prostu stwierdziłem, że już sobie odpuszczę te prasowanie, dam mu, żeby on to poprasował wszystko, a ja tu sobie na spokojnie mógł po prostu to potalerzować. Tak, talerzujesz. Tak, także... Także tak to wygląda. Co się stało z tymi moimi cieniami? Czy ja wyłączyłem? A, bo ja tego nie ustawiłem, tak? Także tak to wygląda, wygląda. Także jest Anna na gospie. Nasza nowa kobieta. No, żona nam się zdziwiła, to teraz mamy Annę. Da, bo też mieliśmy jedną wspólnie i teraz mamy Annę, tak jak wszystko. Muszę sobie ze wspólną córkę zrobić. O, kto to powiedział? Dobra. Czekaj, czy to by się tak dało? Nie wiem. Nie no, nie da się, bo to... To jest skomplikowane. Znaczy no nie będę tutaj tłumaczył, bo jeszcze mi film zdejmą, ale... Ale wiem, jak to działa. Ale ja nie wiem, to mówię. Biologię w szkole miałem, to wiem. Nie, to znaczy, bo to działa tak, że... Jak jest kropla mleczka, nie? Czy tam... Nasion po prostu. Jak tutaj mamy farmingu, to wiecie, też tak działa. No to działa tak, że jak jest 5000 nasion, to tylko jedno jakby może jakby tutaj w te pole wejść. I no wiecie, ale to tu zajebiście. Spośród tych 5000 nasion może tylko jedno wygrać.
I my właśnie tutaj rozmawiamy i my jesteśmy tymi szczęściarzami, co wygrali. Tak naprawdę. Rozumiecie? No, zakreślacz. Tak. Bawimy, uczymy. Uczymy. Szkolimy. Szkolimy. Tutaj, proszę. Próbujemy pewnego osobnika nauczyć, no ale kurwa, nie da. No to kurwa, no z nim to jest tragedia. To właśnie, to wypowiadam, to kurde, to płakać można po prostu. Jakbym powiedział wam coś, to jest kurwa wczoraj wydarzyło, to byście się za głowę złapali i kurwa wyjebali, bo to naprawdę masakra po prostu. Co to się wczoraj wydarzyło? 5 minut trwa jak 5 sekund. No, także nie mówimy teraz o jeżdżeniu na koniu, tylko chodzi mi o naszego kolegę, nie? Żeby nie było. Także wiecie. Dobra, czekaj, to jo. To muszę po tych belek teraz talerzować, żeby było dobrze. Dobrze, talerzuję, dobrze. O. Znaczy, fajny odcinek ogólnie dzisiaj mam. Jestem pozytywnie... Edukacyjny. Jestem pozytywnie ustawiony, bo nic mi dzisiaj nie wkurwiło. Póki co, jeszcze się odcinek nie skończył. Ale raczej już się nic nie wydarzy, bo nic innego nie wymyśliłem na ten odcinek. No, ale czasami są takie odcinki, na przykład, że nie wiem, wymyślam 500 prac i kurwa połowę to jest zjebane, bo po prostu, wiecie. Po farmik czasami takie płata figle, że nie da się niektórych rzeczy tak zrobić, jakby człowiek chciał pomyśli, albo z kimś, albo coś, więc czasami... No to słychać zresztą, bo nie wiem, po tonie głosu i tak dalej, że kiedy jestem wkurwiony, a kiedy mówię na poważnie, kiedy żartuję i tak dalej, nie? Więc no. Ja na przykład no oglądając siebie, wiadomo, że będę wiedział, ale no nawet bym nie oglądał siebie, jakby nie znał siebie i tak dalej, jakbym oglądał, no to bym słyszał raczej, że kiedy jestem wkurwiony, a kiedy nie. Także no. Dobra. Ogólnie, w sumie nie wiem ile mam minut odcinka, to jeszcze mi troszkę zostało tego telezowania, więc w sumie tam to do kuńciu. Najwyżej będzie dłuższy odcinek i chuj. Fajny odcinek dzisiaj. Anna zawitała, także jest pozytyzm. Jesteśmy dumni z siebie. Tak. W końcu kobieta w naszym życiu się pojawiła. Bo ile można było czekać, no. Oj Boże, musieliśmy sobie w grze wymyśleć, kurwa, bo w realu nie można. Oj, to nie ma co gadać. W farmingu jest trochę łatwiej. W farmingu jest łatwiej, bo to tylko kupujesz, płacisz, przywozisz i mu twoje. A to w realu to ci może łociec. I chuj, kurwa. Słuchaj, spuścisz i chuj, już nie ma. Jak mi krowy uprowadzili. Chwilę nie pilnowałem i chuj, krowy nie ma. Pieniądze tylko mi zostały. No, także tak to było. Ale content mi przynajmniej ktoś zrobił, ten co podprowadził krowę, bo tam ponad 2000 wyświetleń zrobiło, także dziękuję, bardzo dobrze, że mi krowę podwalili, bardzo dobrze. Content, krowy nie ma, ale chuj, 2000 wyświetleń. No ponad nawet, tam jest, no jak ostatnio dzisiaj sprawdzałem, nie, sobie statystyki, to było 2500, coś, bo krowę uprowadzili, nie? W kolejnym odcinku uprowadzili na mannę. Wypierdoli 10 tysięcy, bo to Anna, to kobita, to wiecie, każdego będzie ciekawić. I tam Anna na kamerkach, wiecie? Dobra, nie będę dalej mówił, kuńczu. Dobra, dokończę ogólnie te pole, talerzować i kończę ten odcinek, bo to już zmierza to w złą stronę. Znaczy, no nie w złą stronę, ale... Żebym zaraz czegoś nie palnął, żeby YouTube, wiecie, nie dał zielonego czy tam czerwonego dolarka. Nie, zielony to jest dobry, tylko tam czerwony, czy tam jakiś tam żółty, chuj nie wiem, po prostu ma być zielony, bo muszę zarobić na tym filmie, więc bądźmy szczerzy, także tak to wam powiem, więc nie będę za dużo mówił i tak dużo, żem powiedział, także no, a ty Dawidzie co powiesz ciekawego, bo ty to jedyne co się dzisiaj robisz, to wychodzisz z serwera i się śmiejesz. Ja ebrasuję i się wkurzam na tą 60, bo tak kroci, tak ciężko ma, że zaraz paliwa i braknie. Czyli jednak ktoś się dzisiaj denerwuje. Dobrze wiedzieć. Nie ma problemu. Kurde, no. Nie spodziewałem się, że kurde pole całe stależuje, naprawdę. Jakbym to nagrywał rano, to już bym połowę zrobił, bym mówił, chuj kurczę, bo się nie chcę dalej. Ale ja oj Boże, wysiadłem. Ja to wszystko szybciej zrobię, ale a ja dopiero... Ja też myślałem, ty kurde mówisz, że dopiero ten, no, strasznie to długo ci zajęło. No ostatnie dwa przejazdy mam tutaj na tym polu, znaczy jeden ostatni robię. No dobrze, ja tu też już tylko poprawię. Już teraz będę kończył odcinek.
No i tutaj tak to wygląda. Ta nasza seryjka. Jeszcze musimy nagrać sąsiadów. Także proszę bardzo. Dawid dzisiaj, Dawid powiedz, pochwal się, bo Dawid dzisiaj był w kościółku. Co tam na kazaniu było? No ja to było na kazaniu? Ja się pytam poważnie, nie? Na kazaniu śniłem, jak... kazanie to mi nie, kiedy wychodzisz już, nie? No, nie, Dawid pewnie... A śniłem, to nie będę mówił, bo to... jak pierwszy wchodzi i wychodzi z kościoła. No. Także no, dobra, no. Także ja bardzo dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, a na pewno się wam spodobał, jak chuj wam się spodobał, to zostawcie łapę w górę. Proszę bardzo i zostawcie łapę w górę i napiszcie komentarz, żeby więcej wyświetleń było i żebym więcej zarobił. Także trzymajcie się, na razie i cześć. Marka.